Witam wszystkich serdecznie w kolejnym odcinku Pokaż co potrafisz. Cromwell Choke, który pokazywałem wielokrotnie, ale ta powtórka jest również godna pokazania. No a w patchu 9.18 jeszcze Cromwellka nie pokazywałem, a wiadomo, trochę ten matchmaking się pozmieniał, wiele rzeczy się pozmieniało. No i warto przynajmniej porozmawiać na temat tego czołgu, czy wszystko nadal jest ok z Cromwellem. Gracz, który wysłał mi powtórkę na tyle dobrą, że raczej świadczy to o tym, że Cromwell nadal jest bardzo dobry, to Lewik. Cześć Lewik. No, witam ciebie, witam wszystkich. Czyli teraz jest tak, że jak Cromwella rzuci na 8 tiery, to rzuci go może na 3 ósme tiery, a nie tak jak bywało kiedyś, że jak rzuciło go na te 8 tiery, to tych 8 tierów mogło być i 10 nawet czasami. Ten matchmaking się zmienił. Często Cromwella też rzuca na same szóstki z góry na dół. Czyli w ten sposób się ten zmienił, tak ten matchmaking zmienił. Na twoim dziale widzę 3 odznaki biegłości, co oznacza, że lubisz nim grać. Oczywiście sprawdziłem, rozegrałeś ponad 2300 bitew na Cromwellu, czyli jest to chyba twój ulubiony pojazd w garażu, tak? Jeden z, teraz po zmianach jeszcze doszło do tego 1390, ale Cromwell tak, jeden z, no chyba najbardziej ulubiony. Lewik, dlaczego tak nazwałeś się w WoCie? O, nick tak naprawdę już ma chyba z 15 albo 16 lat, bo nie tylko w WoCie. Od nazwiska jestem Lewy, zdrobniale mówiono do mnie Lewik i tak zostało. I bang! No właśnie, Cromwell jest to właśnie jeden z nielicznych czołgów, który bardzo dobrze taranuje. Dlaczego? Jest to czołg dosyć ciężki, tak. Jest bardzo szybki, bardzo mobilny. Więc jak wiadomo, prawo fizyki, prędkość plus masa równa się ogromna moc. No ale ten początek bitwy to chyba jakbyś, to byś raczej nie uwierzył w to, co później się stanie. Dokładnie, nie? Tak, dokładnie tak. Szczerze nie przewidywałem, mówię, zrobić tyle, ile się da jako ogryzek i no, myślałem, że niebawem się to skończy. Słuchaj. Zostało ci 47 HP, czyli jesteś na dotknięcie, na strzał od artylerii, gdzie wiadomo, ten splash jest teraz ogromny w porównaniu do tego, dokładnie, co było. Tak. Więc nawet taki grillek prawdopodobnie ma splash teraz około 6 czy 7-metrowy. Nie wiem dokładnie, ja tak strzelam oczywiście, ale to się powiększyło ogromnie, więc naprawdę masz teraz przesranę. No ale cóż, nie można się poddawać, nie? Znaczy, dokładnie, nie widziałem tutaj jak gdyby zagrożeń póki co, oprócz artylerii, także czekałem, mówię, nie ma spota, robimy co się da, będzie spot, się ruszamy. Tu się zdziwiłem, że Elcek mi nie wyświecił. No i jak widać, oczywiście jedną z zalet Cromwella jest to, że, no, że fajnie się nim spotuje. Nie jest on mały, czyli ten kamuflaż nie jest najcudowniejszy, ale zapewne masz tutaj załogę już z pełnym kamuflażem, więc prawdopodobnie to kamo masz tu dobre. Właśnie, no, mi jest nieźle. Jakbyś mógł opowiedzieć trochę, raczej każdy wie, jaki jest Cromwell, ale tak może swoimi zdaniami. Dlaczego aż tyle bitew rozegrałeś na Cromwellu? Dlaczego ten czołg ci się podoba? Co w nim jest fajnego? A co jednak czasami wkurza?
W kilku zdaniach powiem tak, no na pewno Cromwell przydaje się, jeśli chodzi o twierdze, o potyczki, o bitwy sześciotierowe. Także polecam wszystkim tym, którzy nie mieli do czynienia. Starym wyjadaczom nie ma co mówić, bo doskonale znają ten pojazd. Zalety, no wspomniałeś, fajna mobilność, z perkiem na taranowanie, jeżeli nas rzuci na lajty, to możemy zrobić niezłe spustoszenie. Szybko strzelne działo, ogromna myślę tutaj zaleta, plus całkiem niezła penetracja, także też damage'u na minutę jakiegoś rewelacyjnego nie ma, ale przy szybkostrzelności i fajnym camo nawet można zrobić całkiem fajny wynik, pod 3-4 ponad nawet 1000 udawało mi się. Co wkurza? No, tu też można co do działa mieć jakieś uwagi, no bo niestety mimo 100% skupienia, jak tutaj chociażby było widać na togu, pewne pociski nie wchodzą. Więc to jest taki minus, taka chimeryczność chyba tego działa, że czasami wchodzi niespodziewanie, a czasami mimo 100% fokusa gdzieś to leci w kosmos. Że to może irytować. No ale to jest oczywista sprawa. Wargaming coś musi zrobić z czołgiem, żeby po prostu nie odróżniał się za bardzo od swoich tam, od innych medów na swoim poziomie. Po prostu Cromwell, który byłby super celny, super skupiający, jeżeli chodzi o szybkość. Byłby OP. Po prostu byłby zbyt dobry. Naprawdę byłby zbyt dobry. Dokładnie, aczkolwiek jeżeli, przepraszam Faja, że ci wchodzę w słowo, dodam tylko, że no minusem też jest brak stabilizacji podczas jazdy, nie? No to też widać, to się czuje. Trzeba stanąć, żeby strzelić. Ja dlatego też może tak i za dużo używam auto-aima, ale w czasie jazdy naprawdę, żeby się skupić na celowaniu, jest problem. To powinno wystarczyć WG do tego, żeby... Ale jest okej, okay. Kromka jest naprawdę fajnym pojazdem. Polecam. Tak, my sobie tu gadu. W zasadzie nie pytałem cię o taktykę na tą bitwę. Wiadomo, Medziki, o, do tyłu se jedzie, ale akurat to jest... Tak, to jest jego plus, tak. To znaczy jest plus, ten... myślał. To jest ten Tedek, który właśnie jest szybszy do tyłu. Zostałeś sam na 5 czołgów. 7 czołgów zniszczony, zostałeś sam na 5 czołgów. Sytuacja jest o tyle groźna, że cóż, no już 4 czołgi, że te artylerie, jak cię zobaczą, to nawet... To jest chwila, moment. Po prostu nie muszą, nawet obok ciebie walną, tam gdzieś daleko od ciebie to jest szansa, że ten splash cię złapie. I Grill, i Panterka mają te działa na tyle duże, że mają właśnie ten powiększony splash i mają również ten ogłuszanie, tak jest. No i jak to chciałeś załatwić? Jaki miałeś plan na... widać, że Rudy i KW2 były na drugiej stronie, czyli co? Najpierw po arty, tak? Taki był plan. Zdecydowałem się jednak najpierw skończyć arty, gdybym musiał gdzieś tam zaskoczenia... zastanawiałem się, czy pojadą na kapa, czy nie. No i tu jest zaskoczenie numer jeden. Nie spodziewałem się tutaj GW Pantery zdecydowanie. No to jest właśnie ta celność tego działka, no ale w jeździe nie dziwmy się. No patrzcie teraz, moment, czy to teraz będzie? A nie wiem, już nie pamiętam. Jeszcze nie, ale było blisko. No. O! A, ja się przestraszyłem, sorry. No. Akurat się udało. No to było, powiem szczerze, że jak oglądałem tą powtórkę, później drugi, trzeci raz, dużo błędów popełniłem, naprawdę. Miałem ogromne szczęście, że udało się tą bitwę przeżyć, bo momentami tak zagrałem no mało uważnie, mało ostrożnie, ale szczęście dopisało, się okaże. Dobra, no teraz wiadomo, grasz na swój kamuflaż i próbujesz wyspotować tak czołgi, które chyba są raczej gorsze od ciebie, jeżeli chodzi o spota. No na to liczyłem, że ich zaświecę, może uda się obić. Poleciałem po grilla i kolejne zdziwienie, może nie zdziwienie, ale zmiana planów. Jest to bitwa spotkaniowa, więc ten kap
jest oczywiście w innym miejscu. No i ktoś kapuje. No a to i... będzie też fajny przykład, jak to działo, funkcjonuje. Okej, okay, mamy kawu dwójkę. No teraz akurat ładnie weszło, mimo celownika rozwalonego. Tak, właśnie dlatego, właśnie tak, to jest to. Gąseczka. No, bardzo szczęśliwie, nie mierzyłem w gąskę, i... aż taki... To będzie teraz? Nie, jeszcze nie. Nie, aha. Coś mi się wydaje, że za chwilę dostaniesz i ci zostanie po prostu trochę HP, ale może mi się to śniło, już nie pamiętam. No cóż, masz już 10 zniszczonych pojazdów, więc... Odetchnąłem, jest, przyznam ci się szczerze. Jest medal pula. Tak. Nawet jeżeli przegrasz, to przynajmniej jest kolejny pól, nie wiem który. Czwarty, mój czwarty. Czwarty pól. Ale oczywiście warto to wygrać, nie? Tak, była perspektywa kołobanowa, którego chyba do tej pory miałem dwa, więc mówię, no warto powalczyć, tym bardziej, że szansa była spora. Mm-hmm. No i... Rudy... kapuje... Pozdrawiamy Polaka Małkama 1975, czyli przypuszczalnie gościu starszy ode mnie. Tak. Więc darujemy mu. I tacy są. No i mamy tu Małkana, myk i zostałeś z grillem. Niby, można powiedzieć, super. Tak, straszny błąd, przed, moment. Przed patchem, o! I jest. To było po prostu fatalne z mojej strony. Zupełnie nie robiłem żadnych roszad, pojechałem linią prostą, więc bardzo przewidywalnie i tylko jakieś głupie szczęście, RNG, cokolwiek spowodowało, że jeszcze jadę. No. No i cóż, przypuszczasz już, gdzie artyleria jest. No to też będzie zaskoczenie, Faja, o dziwo, ponieważ stawiałem na linię 1, ale myślałem, że to będzie ABCD. A tu okazuje się, że artyleria jest... No to już za chwileczkę... Co? Ja to chyba w przyspieszeniu oglądałem. O, tutaj. No i mamy artkę. Jak mi się łapa częściej widać. No, no. No i teraz cóż. No to też nie jest najcudowniejsze, co teraz robiłeś. Dokładnie tak. Masakra. No ale postanowiłeś... Jest. Trochę szczęścia na koniec, dużo, ale dużo. Przypominamy, że tak naprawdę na samym początku bitwy, w zasadzie przy pierwszym spotkaniu się z wrogimi pojazdami w wyjeździe, dostałeś buły i zostało ci 40 coś HP, czyli nic. Od tamtej pory po prostu zagrałeś już prawie bezbłędnie, znaczy z błędami, ale... Ale no, szczęśliwie. Szczęśliwie, tak. No i cóż, medal kołobanowa, medal pula. Oczywiście przypominam, moim zdaniem powinien być medal za 12 zniszczonych pojazdów, z tego powodu, że jest za 6, 8, 10 i 14, brakuje tej 12. A dużo już bitew pokazywałem z 12 killami. Więc taki medal na pewno by się przydał. No i cóż, grałeś bez premki, 1860 bazowego expa, 3621 obrażeń, no i 12 zniszczonych pojazdów. Byś zarobił 50 tysięcy, ale zarobiłeś 30. No tak, jakoś trzeba sobie radzić. Dobra. Ja tak się tylko pochwalę, bo ostatnio informowałem, że ten programik DPG Wars, czy jakoś tam jest, nie wiem, czy on jest prawdziwy, czy nieprawdziwy, ale wychodzi na to, że ja jestem 27 w Europie na Cromwellu Berlin, jeżeli chodzi o recent WR. Nie wiem też, co to znaczy, ale jestem...
Aha, może dlatego, że mam 80% zwycięstw po ostatnich niecałych 200 bitwach. No nie wiem. No to pogratulować. Nie wiem, czy tutaj jest to, jest to prawda, ale tak wyszło. Okej. Okay. No to w zasadzie wszystko. Lewak? Lewik! No tak właśnie. Nie, nie. Nie idźmy w tą stronę. Oh my god, nie, sorry. Lewik, spoko, lewik, spoko. Lewik, nic się nie stało. No, no, sorry, sorry. I cóż, na koniec może chciałbyś kogoś pozdrowić. No cóż, pewnie mama mnie oglądać nie będzie, ale pozdrawiam wszystkich współklanowiczów, Padixa. Od niedawna jestem, więc mam nadzieję, że troszeczkę tutaj się wkupię w ich łaski. Pozdrawiamy, no cóż, dowódcę. Tak jest, dokładnie. Pozdrawiamy dowódcę, tak, oficerów wszystkich. No i cóż, do zobaczenia, do zobaczenia. Dziękuję Faja za zaproszenie i wszystkim życzę powodzonka i do zobaczenia na polach bitew. Pamiętajcie, dowódcy, jeden pad X-u, zbliża się kampania, Lewik daje radę. Więc go bierzcie. Dziękuję. Tak, przynajmniej na szóstki. Dziękuję za uwagę, trzymajcie się i do zobaczenia. Dzięki.